Pozdrawiam wszystkich, Waltek, kanał Fotomix. Dzisiaj przeniesiemy się troszeczkę w czasy dawne. Będziemy tworzyć coś w stylu retro. Zobaczycie, jak wykonać bardzo fajny efekt lekkiego vintage, ale może nie aż tak bardzo, co pokazywałem przy wcześniejszych próbach tworzenia presetów, właściwie nie próbach, bo to było tworzenie presetów. Dlatego dzisiaj także zajmiemy się właśnie Lightroomem, stworzeniem presetu, który będzie takim retro, troszeczkę nostalgicznym, wpadającym w taką zadumę. Dlatego zachęcam do oglądania. Jest to preset, który możemy wykorzystać do wielu innych rzeczy. Ja to pokazuję na przykładzie zdjęć portretowych, ale zauważycie, bo jest tam w tym przykładzie, który pokażę, dużo zieleni, czyli można to stosować także do zdjęć przyrodniczych, do widoczków. Jeżeli ktoś lubi taki lekko zarzucony efekt, to właśnie jest to idealna rzecz. Świetnie sprawdza się także z niebieskimi tonami, także idealnie pasuje do zimnych barw. Jeżeli macie zimne barwy na swoich zdjęciach, no to ten preset jest super i oczywiście do zdjęć ślubnych. Naprawdę rewelacja, jeżeli chodzi o efekty przy zdjęciach ślubnych, oczywiście przy tej kolorystyce, co mówiłem. Pięknie sprawdza się przy brązach, czyli brązy, zimne kolory, takie jak niebieskie, szare, to jest super. Nie tylko możemy to wykorzystywać, jeżeli chodzi o zdjęcia, które robimy na zewnątrz, ale także zdjęcia wewnątrz, także naprawdę duże spektrum, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego preseta. Oczywiście, jeżeli ktoś jest tu pierwszy raz, to zachęcam do subskrypcji i wciśnięcia dzwoneczka. Będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmach. Jest bardzo dużo, jeżeli cofniecie się, jest cała lista, jeżeli chodzi o tworzenie własnych presetów. Dlatego nie kupujcie, oglądajcie, twórzcie swoje. Nie przedłużając, wskakujemy do Lightrooma i już Wam pokazuję, jak krok po kroku stworzyć taki preset. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w naszym zdjęciu, to oczywiście przechodzimy na górze do zakładki Wywołaj i po prawej stronie mamy sekcje, które możemy edytować. Na samym początku wchodzimy w sekcje podstawowe i tutaj ustawiamy delikatnie wedle naszych uznań początkową fazę, która poprawi nam nasz obraz. Pamiętajmy, że zapisując preset, będzie to zapisane, czyli jak zrobimy za dużo rozjaśnienia, będziemy mieli wszystkie zdjęcia za mocno rozjaśnione i może to wpłynąć na przepalenia w niektórych miejscach. Tak samo tyczy się naszych ściemnień, dlatego wszystko tutaj należy dokładnie sobie przemyśleć i ja właśnie tak to mniej więcej tutaj zrobię. Jedyne, co mniej więcej powinno pozostać, to właśnie tak jak widzicie tutaj tintę zmniejszyłem delikatnie, żeby zmienić zafarb. I troszeczkę może kontrast zmniejszę też na minus 15, żeby później troszeczkę ten odbiór tego zdjęcia był delikatniejszy, taki właśnie retro. Podświetlenia dorzucę na 10, cienie na 2. Biele pozostawiam i czernie na plus 12 tutaj. Tak troszeczkę, jak zobaczycie, rozjaśniłem ten obraz. Nie za mocno, ponieważ tak jak mówię, będzie to się tyczyło wszystkich innych zdjęć i wolę później sobie tutaj to pozmieniać, niż od razu wchodzić
i tutaj robić te zmiany. I na początku wszystko, później ewentualnie przejdziemy, znaczy ewentualnie, na pewno przejdziemy jeszcze przez te ostrzenia, które tutaj są, czyli teksturę, przejrzystość, jaskrawość, nasycenie. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Na razie podstawowa wersja jest zrobiona. Ja te podstawowe zakładkę zamknę i przejdę do krzywej tonalnej. I skoro chcę uzyskać właśnie ten efekt takiego postarzenia, to muszę troszeczkę to zdjęcie zażółcić. A jak widzicie, jeżeli przeklikujemy się tutaj przez te nasze kolorki w krzywej tonalnej, to mamy nawet zaznaczone na niej tutaj w czerwonym kolorze czerwony u góry i przeciwstawny jest taki niebieskawo-zielony u dołu. Mniej więcej to samo jest na zielonym, natomiast na niebieskim mamy niebieski i żółty. I tak tutaj będziemy tworzyć. Pierwszy tutaj dolny lewy punkt pozostawiamy. Ja tutaj kliknę drugi, mam to mniej więcej ustawione i tutaj będzie na wejściu 55 i na wyjściu będzie 41 i kliknę następny punkcik, gdzie będę miał na wejściu 196, natomiast na wyjściu 180. O, i jak zauważycie, górnego punktu nie ruszamy, czyli 255 na 255 i już mamy to zdjęcie takie zarzucone, ładniutkie. I naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o wybranie tych tylko opcji, to sam efekt jest naprawdę fajny. Ale przejdziemy dalej. Jeżeli chodzi o krzywą tonalną, to już nie będziemy się tutaj tykać niczego innego, a przejdziemy do mieszalnika kolorów. Tutaj jeżeli macie HSL, to przejdźcie na kolor. Będzie każdy, tak jak w tej chwili, widoczny oddzielnie. I zaczniemy od koloru czerwonego. I tutaj damy minus 5. Następnie nasycenie będzie plus 23. I luminacja będzie plus 12. I to był kolor czerwony. Przechodzimy do pomarańczowego. I tutaj w pomarańczowym będzie barwa minus 2, następnie nasycenie będzie 6 i 17 luminacja. I dalej mamy żółty, tutaj barwę pozostawiamy na 0, natomiast minus 10 na nasyceniu i minus 20 na luminacji. Następnie jest zielony, tutaj barwę zmniejszamy na minus 12, nasycenie minus 16 i luminację zwiększymy na 22. Idziemy dalej do turkusowego. Turkusowego podniesiemy o 17, nasycenie o 8 i luminację o 8 i niebieski. W niebieskim zmniejszymy barwę o 11, natomiast zwiększymy nasycenie o 10 i luminację o 6. I teraz mamy fioletowy i w fioletowym pozostawiamy barwę, nasycenie zmniejszamy o 48, iluminację pozostawiamy na 0. Karmazynowy tak samo, barwa, iluminacja na 0, natomiast nasycenie na minus 30. I tutaj mamy już kolorystykę zrobioną. Teraz możemy wrócić się do naszych do sekcji podstawowe i tutaj troszeczkę pozmieniać. Na przykład tekstury dodamy ociupinkę, a może na 8, i przejrzystości ujmiemy, bo trochę chcemy, żeby to jednak było te postarzone zdjęcie, nie takie mocno ostre, dlatego minus 22. Usuwanie zamglenia też delikatnie, może też na minus 8. O, i jaskrawość dorzucimy tutaj
na około 18-17. I teraz kolorystykę mamy prawie zrobioną. Jeszcze przejdziemy do gradacji kolorów i tutaj zaczniemy od cieni. W cieniach nasycenie damy na 38, natomiast barwę na 220. Jak widzicie, zmiany już mamy dosyć mocne, dosyć mocno widoczne. Natomiast luminację tutaj podrzucimy o 6, żeby to troszeczkę tak nam podciągnęło jeszcze. Teraz przejdziemy do półcieni i tutaj nasycenie damy na 42, natomiast barwę na 35. O, już nam się robi właśnie taki retro klimacik. Jeszcze podświetlenia, a w podświetleniach luminację zmniejszymy i tylko i wyłącznie dajmy na to na minus 47, żeby lekko też zmatowić te światła. I właściwie mamy wszystko gotowe. Teraz wystarczy, że klikniemy na ten plusik, utwórz ustawienia domyślne, w jakiej grupie ma się znaleźć, dajemy nazwę i mamy już nasz preset gotowy. Tak zdjęcie wyglądało przed naszymi pracami, a tak wygląda po naszych pracach. Naprawdę efekt jest bardzo fajny i myślę, że spodoba się wielu z Was, zwłaszcza tym, którzy, jak też było tutaj jako główny przykład, robią zdjęcia portretowe, chociaż jak powiedziałem, dla osób, które bardzo mocno zajmują się widoczkami, także on może być całkiem przyjemny, chociaż tam troszeczkę tej żółci może być więcej. Dlatego można tam sobie w tych suwaczkach jeszcze pozmieniać i dostosować to pod siebie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij subskrypcję i łapka w górę, jeżeli film się podobał. Jak powiedziałem na początku, nie zapomnijcie obejrzeć wszystkich filmów, jeżeli chodzi o zmiany kolorystyczne na zdjęciach. I żegnam się z Wami, do zobaczenia, do następnego poniedziałku. Cześć!